Jako bank chcemy również bardzo silnie zadbać o zrównoważony rozwój naszego społeczeństwa, naszej gospodarki, ale przede wszystkim dbać o podniesienie dobrobytu naszego społeczeństwa. W związku z tym chcemy znacznie więcej wsparcia przeznaczać na rzecz działań charytatywnych, na rzecz działania naszego wolontariatu. Będziemy się chcieli włączać w akcje społeczne u nas w kraju, ale będziemy chcieli również współpracować z organizacjami międzynarodowymi, które zajmują się zrównoważonym rozwojem, takimi jak na przykład UNGC, United Nations Global Compact, jak UNEP GRID, jak inne organizacje międzynarodowe. Chcemy wspierać działania, które pomogą osobom wykluczonym, osobom z niepełnosprawnościami w pełni korzystać z naszych usług bankowych, ale również chcemy również wspierać naszych klientów, szczególnie klientów korporacyjnych, w tym, żeby podobne zasady oni u siebie wprowadzali. Chcemy się włączać w akcje edukacyjne w naszym społeczeństwie, prowadząc to z innymi organizacjami pozarządowymi. Ważnym dla nas zadaniem jest podnoszenie dobrobytu naszego społeczeństwa, działania na rzecz gospodarki. Tutaj będziemy bardzo silnie współdziałać z naszym rządem w ramach tych działań, które rząd prowadzi w Polsce, ale w ramach również tych działań, które są częścią szerszych działań europejskich, czy to w ramach Polskiego i Europejskiego Ładu, czy w ramach Europejskiego i Polskiego Planu Odbudowy. W szczególności będziemy chcieli wspierać rozwój innowacji w polskiej gospodarce, wśród polskich firm. Będziemy chcieli współpracować ze startupami, szczególnie z fintechami, czyli takimi firmami, które działają na rynku usług finansowych. Już zresztą w tej chwili też takie działania prowadzimy. Będziemy chcieli, żeby nasi pracownicy byli bardziej zaangażowani, więc jednym z trzech głównych takich naszych celów, ale wskaźników, które będziemy chcieli badać, to jest silniejsze zaangażowanie naszych pracowników na rzecz wolontariatu. Chcemy mniej więcej o 1/4 zwiększyć ilość godzin, które nasi pracownicy poświęcają na rzecz wolontariatu.